Ryszard Bizon, dzień dobry. Dzień dobry. Moim Państwa gościem tygodnia jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Miszkowicach, pani Anita Dytko. Pani dyrektor, przy samym wjeździe do szkoły, nowy asfalt, elewacja, co tu się wydarzyło? Nasza szkoła zmienia się od 2 lat bardzo mocno. Jest to już nasz trzeci remont w ciągu właśnie tych 2 lat. W tym roku prace były szczególnie intensywne, ponieważ nasza szkoła mieści się w 2 budynkach. W jednym wymieniliśmy całą instalację elektryczną i zrobiliśmy generalny remont wnętrza budynku. Natomiast druga szkoła ma wyremontowaną drogę dojazdową, jest dostosowana do wymogów przeciwpożarowych, a także w miarę możliwości finansowych wyrównaliśmy powierzchnię boiska, także teraz dzieci będą mogły już bezpiecznie wejść na teren boiska. W klasach zauważyłem nowe mebelki. Tak, też w ciągu tych 2 lat wymieniliśmy wszystkie meble w klasach. W naszej szkole jest tak, że każde dziecko ma swoją szafkę, może zostawić rzeczy, które nie musi nosić w plecaku, dzięki temu te plecaki są dużo lżejsze. Natomiast rzeczywiście ławki i krzesełka są nowe, nowoczesne bym powiedziała, bo każde dziecko dostaje pod opiekę ławkę i krzesełko. Rośnie ona jakby z dzieckiem, ale to też duży wkład Rady Rodziców. Tutaj duża pomoc ze strony rodziców. Ale są jeszcze takie problemy jak dach? Tak, oczywiście. Jesteśmy na początku drogi remontowej. Chociaż rzeczywiście i wnętrze budynku i teren wokół mocno się zmieniły, to są takie prace, które jeszcze musimy wykonać. No, najpilniejszą rzeczą jest remont dachu w budynku numer 8. I też czekamy na obiecane boisko, takie już na miarę XXI wieku. Mam nadzieję, że nadejdzie nasza kolej, ponieważ szkoła w Chełmsku ma już takie boisko, szkoła w Lubawce w tym roku otrzyma, a mam nadzieję, że przyszły rok będzie należał do nas. Pani dyrektor, uroczyście pani otworzyła rok szkolny 2013-2014. Jaka liczba dzieci przystąpi do nauki? W tym roku będzie uczyło się u nas 122 uczniów. Jest to stan na dzisiejszy dzień. Być może ktoś jeszcze do nas będzie chciał przybyć. Rozwijamy się. Naszym marzeniem też jest to, żeby cała szkoła, wszystkie dzieci były w jednym budynku. Taki był kiedyś pomysł. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł i warto byłoby go zrealizować. Na razie ze względu na brak środków finansowych wiadomo, że tego się nie da zrobić. Natomiast myślę, że można nad tym pomyśleć. Byłoby to korzystniejsze i dla dzieci, i dla nas tutaj jako kadry pedagogicznej. Macie tu oddziały przedszkolne? Oczywiście. W tym roku przyszły do nas dzieci 5-letnie. Mamy 2 oddziały przedszkolne. Są to 5-latki, liczą 16 osób i 6-latki też 16. Pani dyrektor, dała pani udział w Święcie Mleka w Kamiennej Górze. Jak się impreza podobała i co tam się zdobyli? Po raz pierwszy uczestniczyłam w Święcie Mleka. Jestem zachwycona tym organizacją, wykonaniem i atmosferą, która tam panowała. Z tego co widziałam, bardzo duża liczba osób odwiedzających. Bardzo podobały mi się kiermasze, które tam były przygotowane przez poszczególne wsie. No oczywiście przepyszny chleb i wszystkie produkty regionalne. A nasz dzisiejszy dzień był też specyficzny, bo wczoraj dostaliśmy właściwie pierwszą nagrodę zdobyliśmy w konkursie powiatowym na pamiątkę ekologiczną. Nasze dzieci pod kierunkiem pani magister inżynier Aldony Ochmańskiej wykonały dzban mleka z karteczek. Jestem pełna podziwu zarówno dla dzieci, jak i dla opiekuna, z tego względu, że była to praca wakacyjna. Dzieci na wakacjach wykonały ten dzban. No i oczywiście jestem bardzo dumna z tego osiągnięcia. Cieszę się, że tak dobrze rozpoczął nam się rok szkolny. Pani dyrektor, jakie są pani życzenia? Co by się spełniło? Jakie życzenia? Zawsze myślę, że chciałabym chwili spokoju. Ale też cieszy mnie to, że szkoła się zmienia, że cieszy mnie to, że
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się szkołą, a moim marzeniem takim zawodowym jest to, żeby utrzymać wysoką pozycję szkoły, żeby szkoła miała dobrą opinię w środowisku, żeby dzieci i rodzice chętnie tutaj przychodzili, no i żeby ludzie, którzy tutaj są, mieli spokojne warunki pracy, ale też żebyśmy stworzyli taką atmosferę przyjazną dla wszystkich, dla rodziców, dla dzieci i dla społeczności szkolnej. Pani dyrektor, dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie.